Marcin Zbigniew Wojciech, hej. Cześć, witam. Powiedz, co właśnie tutaj zgarnąłeś na koksie? No, pochwalę się, co mi tam... dostałem tak Grand Prix, tak? Tak, Grand Prix, Nagrody Publiczności, Nagrody za osobowość. Także bardzo dziękuję całej publiczności kieleckiej. Występowało mi się dla Was rewelacyjnie, było naprawdę super. Dziękuję organizatorom również przy okazji. Czyli nie podzieliłeś żadną nagrodą po prostu z kabaretami, taki byłeś zachłany na wszystkie nagrody? Nie, chyba mnie teraz nie będą lubili. Duża kwota, tej już tak wszyscy szepczą, na co przeznaczysz taką nagrodę dużą? Koks, dziwki. No. Raczej zabawa, czy... Tak. A w eliminacjach wybrała publiczność i z jakim kabaretem udało Ci się wygrać w eliminacjach?
To już było dawno temu. Nie pamiętasz? Nie za bardzo pamiętam, jakie tam były kabarety, nie? Ale... I lepiej ci grało na eliminacjach, czy dzisiaj? Zdecydowanie dzisiaj, dlatego że było więcej po prostu ludzi, nie? Tu było prawie 600 osób, także... No. Mhm. I też ten moment z improwizacją, dzisiaj nie było pielęgniarki, dzisiaj był grabarz, tak? Tak, dzisiaj był grabarz, ale wydaje mi się, że też dałem radę. Jedna osoba z publiczności, dokładnie Ernest, powiedział, że mam umówić się z kobietą grabarzem, ponieważ mam taką scenkę w swoim programie, w którym improwizuję. Dobrze. Dziękuję bardzo, gratuluję. Dzięki również.